Witam Was piątkowo, u nas tak się pięknie robi. Pewnie za chwilę ten śnieg stopnieje. No ale to taka już kolej rzeczy jest, no co zrobić, nie? Ale trochę wczoraj było fajnie. Dzisiaj jeszcze też jest taka fajna troszkę atmosfera. Zimno, taki ziąb idzie i pachnie zimą. Pachnie zimą w mieście, to znaczy i ten śnieg, no ale i z kominów. No, tam się kojarzy, jak mieszkałam jeszcze z rodzicami w starszej dzielnicy Katowic, tam właśnie niedaleko kopalni. No i tam były wszystkie domy, wiadomo, na ogrzewanie piecowe i wszystkie kopciły, nie? Ale to jakoś tak, wtedy się nie paliło tak byle czym, nie na taką skalę jak teraz palą. No, ale teraz już chyba też świadomość troszeczkę jest inna. No i ci, co ich stać, to palą po prostu węglem i drzewem, a nie śmieciami. No, ale już nie o tym dzisiejszy filmik. Ja dzisiaj późno troszkę wstałam, no bo wczoraj do 3 w nocy robiłam. Znaczy te ryby robiłam, ale ich nie wyfiletowałam, tylko je wyczyściłam i tak dalej. A dzisiaj będę je filetować. No ale też i z filmikiem tam, także musiałam gdzieś koło 3 szłam spać. No to trudno, żebym o 6 wstawała, nie? No tak miałam zamiar wstać koło 7, no ale jak szłam tak późno spać, to było już wiadome, że tak wcześnie nie wstanę. No jestem już po kawie, oczywiście znowu po tabletce. Nie wiem, szłam spać, nic mnie nie bolało, wstaję z ciężkim bólem. Już gimnastykę robiłam, kręgosłupa, że może gdzieś mi coś tam uciska albo coś. No ja nie wiem, już mnie to nudzi. Ale mam nadzieję, że w końcu będzie taki poranek, że będę się normalnie czuła. Nie będę traciła czasu. No, teraz to sobie zaraz zrobię śniadanie. Jest koło 11. Śniadanie, no i zacznę coś robić tutaj, bo piątek, nie ma co się obijać. Piękne słoneczko zaczyna wychodzić. To i nastrój będzie lepszy. No, potem jeszcze do tego sklepu będę chciała skoczyć. No, ale to tak wszystko powoli. A poza tym nie ma co... Ja nie mogę mówić na głos, wiecie, co ja mam w planie, bo to potem, jak już tak powiem, to już potem nie wychodzi. A dzisiaj bym chciała też jeszcze iść zobaczyć tutaj do tego sklepu, jak tak patrzę właśnie na niego, tylko wy go nie widzicie. Tam jest, była budowa, jest wybudowany, jest tam Rossmann, Pepco i Stokrotka. I podobno dzisiaj jest otwarcie. No, na pewno było już rano, no ale tam pewnie było pełno ludzi, jak to przy otwarciu takich sklepów. Ale ja bym tam chciała zajrzeć, bo to jest tak bliziutko, że przejdę przez ulicę, no i troszkę pod górkę tam, bo wejście jest z drugiej strony. I chciałabym obadać, co tam jest. Może coś udałoby się okazyjnie kupić. No, ale najpierw muszę w domu porobić to, co jest do zrobienia, bo jak już wyjdę z domu, to już potem... Ciężka sprawa, żeby coś tu robić. No dzisiaj wieczorem nigdzie nie jadę z mężem do żadnego sklepu. I dobrze. No. Dobra, to ja się teraz zabieram za śniadanko. I ja potem się w ciągu dnia odezwę. Coś wam pokażę. Jakbym szła do tego sklepu, a uda mi się tam coś nagrywać, no to wam nagram. Jak Pepco, wiecie, może być fajny asortyment na otwarcie, nie? No, fajny jak fajny, byleby był tani, bo ja nie lubię drogo kupować. No bo wiadomo, jak są rzeczy na przykład takie na święta, no to jest tylko na miesiąc i potem przez cały rok jest schowane, no to... Ale z drugiej strony, jak jest tylko na miesiąc, no to potem może służyć przez parę lat. Raz się kupi, na długo starczy, nie? No. Dobra, chowam się, bo zimno. No, witajcie, już jest wieczór, cały dzień się nie pokazywałam i Wiki puka.
gdzie on jest? No tu. Taki dupny paluch. No. Ja na choinkę patrzę, nie na paluch. Bardzo zimno w tym sklepie. No i już czas na kalendarze. Już dopiero właściwie no już późno, późno, a my dopiero kalendarze. O, tak miało być. Zacznijmy od kalendarza kropeczki, bo ona już ciągle chodziła za mną, bo wiedziała, że to zawsze jest wcześniej. I teraz gdzie my tutaj mamy tą cyferkę? Tu jest. Ciekawe, co ty tam dzisiaj będziesz miała. O, takie fajne. No, co ty się tak trzęsiesz? Zimno ci? Może ty chora jesteś, co? Może się zaraziłaś od mamuni, co? O, dzwoneczko, opa, takie fajne. Takie jak były kiedyś, na początku. No, zioba, jakie fajne. No, tu będziesz miała też. I sobie zjedź. I nie kuś się tak, nie trzęś się tak. No, dobrze. Teraz moje. Tu oczywiście nie patrzałam wcześniej. O, ale jest. Takie dziwne, podłużne. Jeszcze na do tego odwrócone. Wóz strażacki. Był odwrócony, ale wóz strażacki. I nie wiem, czy się uda pokazać, co tam jest za obrazeczek. Jakby to kogo interesowało. Popatrzcie, już coraz więcej jest pootwieranych. Już coraz mniej czasu zostało. No, ale jeszcze jest tak troszkę. To jeszcze mamy trochę czasu. No, to mam ten wóz strażacki. Twoje alarm, jak to Wiki kiedyś wołała. Po obejrzeniu bajki, jak była mała oczywiście. No i za chwilę pójdziemy sobie do kuchni, chwilkę pogadamy i potem będę musiała montować, bo jeszcze przede mną dzisiaj robota. Troszkę jeszcze jest. No. Dzisiaj nie byłam po te karpie. Mówiłam, że dzisiaj pójdę po karpie, dzisiaj jeszcze nie poszłam po następne. No bo najpierw muszę się z tymi uporać. Wczoraj je nie wyfiletowałam, wyczyściłam dokładnie i wiecie, już częściowo rozebrałam, a teraz będę je musiała wyfiletować. Były na balkonie w tym zimnie, bo wczoraj skończyłam, to było koło drugiej. No, koło drugiej było, a koło trzeciej szłam spać z powodu tego mojego filmu, który się renderował. Nie patrz tak na mnie, bo się jeszcze wystraszę. No. No witam, witam. Wieczorem, piątkowy wieczór. Jak widzicie, mam dzisiaj nową opaseczkę. Byliśmy w Pepco. Tutaj było tutaj u nas otwarcie. No i sobie kupiłam. 4 zł to nie jest. To można sobie pozwolić, nie? Na taki, wiecie, żeby sobie po prostu dla zabawy. No i co chciałam wam powiedzieć. No przychodzę tak na chwilę właściwie się troszkę pożegnać. Wczoraj mówiłam, że tak będzie krótki vlog, znowu miał 40 minut. Także może do końca vlogmasów, może dojdę do tego, że będę miała 15-minutowy vlog. No dzisiaj tam właściwie to żadnych treści takich nie ma, tylko pod muzyczkę tam, bo jak widzieliście, byliśmy blisko choinki, tej, którą z balkonu widać. No i przynajmniej mi się udało ją fajnie sfilmować. Poszłyśmy do tych sklepów, które dzisiaj było otwarcie, Stokrotki, Pepco i Rossmana. Ale w Rossmanie nie byliśmy, bo tam była straszna kolejka.
bardzo duża, długa kolejka była, w Pepco była troszkę mniejsza. No i tak sobie myślałyśmy, że jak w Pepco wyjdziemy z Pepco, to może tam się troszeczkę zrobi mniejsza, może się to rozejdzie i nie. I będziemy mogły iść tak, bez takiego stania w kolejce. No ale jak wyszłyśmy z Pepco, stwierdziłyśmy, że to nie jest warte tego, żeby tam stać. Bo troszkę postałyśmy przed tym Pepco, a się okazało, że sklep duży, a w sumie nic tam takiego nie było. Tu już w Plejadzie było ostatnio dużo więcej rzeczy. Chciałam taką fajną świecę na stół wigilijny. To tam nie było. Były takie zwykłe, a ostatnio w tym dużym Carrefourze, co jest w Plejadzie, tam jest też Pepco i tam właśnie widziałam ładne świece. I tam dużo więcej rzeczy było i takie te kubki i tak dalej. A tu u nas to były kubki, ale te takie zwykłe, takie co normalnie tam wiszą, nie? Jedynie co to było masa ciuszków dla dzieci świątecznych, tam koszulki, pajacyki, papućki, takie rzeczy. Ze świątecznych rzeczy, a tak to show nie było i stwierdziłyśmy, że bez sensu było stać, czekać, żeby jeszcze były jakieś promocje dzisiaj przy otwarciu. No to owszem, ale tam żadnych promocji nie było. To stwierdziłyśmy, że do Rossmana tylko po to, żeby wejść, pooglądać, bo na razie nie mam, nic tam nie chcę kupować, no to stać w kolejce, żeby wejść, pooglądać. No to wiecie, tam przed tym Rossmanem stały stoliki, dwie panie tam coś, nie wiem czy pokazywały, czy jak się kupiło za jakąś kwotę, to może tam można sobie było coś wybrać dodatkowo, nie wiem. W każdym razie stwierdziłyśmy, że bez tego też się da żyć. Poszłyśmy sobie do tej stokrotki, no i w stokrotce kupiłam tańsze masło. I tyle dobrze, wzięłam sobie gazetkę ze stokrotki. No i już w domu potem zauważyłam, że mogłam wziąć jeszcze śledzie, bo to jak wiecie, pierwszy raz byłam w tym sklepie i tak obejść, no to wszystko jest takie, człowiek się musi wizualnie do tego przyzwyczaić, nie? No a on jest bliżej nawet niż tamten, no niż ten Carrefour tutaj nasz. Także jak takie zakupki, co wam coś potrzeba na szybko, no to można tutaj też skoczyć, a zwłaszcza jak jest jakaś promocja. No było masło w promocji. I widziałam właśnie olej, tylko śledzie po 10 zł a la Matiasy. No to się opłaci, tym bardziej, że ja muszę więcej kupić, nie? A wczoraj w Carrefourze widziałam po 13, no to 3 zł niby, no co to tam 3 zł, ale jak ja kupię na przykład 4 kg, no to mam 12 zł zysku, nie? No. I to tak, te śledzie widziałam i cukier taniej. Z tego, co by mnie tak interesowało, tam są jeszcze tam jakieś inne były rzeczy, które mnie nie interesują. No i to tak, to byłyśmy tam pooglądać, już do tego Carrefoura nie szłam po te dwa karpie, bo chciałam jeszcze ze dwa kupić, takie nie za duże, takie 2,5 kilo takie. No ale stwierdziłam, że najpierw muszę się uporać z tymi, a nie dopiero zaś tamte ciachać, przy tym był taki, nie powiem brzydko, bałagan. No wiadomo, nie? Zawsze przy tym jest bałagan. No a teraz już mam je wyczyszczone, to teraz to sobie dzisiaj będę filetowała, począstkuję to, no i będę miała już to zrobione i jak to będę miała zrobione, to kupię następne dwie i tyle. No. A tak to bym się zabijała znowu nie wiadomo do której w nocy. A jeszcze muszę filmik obrobić. No i to tak. Ja dzisiaj okna umyłam. Jeszcze wam pokażę to w kuchni, jakie mam tam za firanki teraz. Umyłam jednak te okna i w dużym pokoju, i tu w kuchni. No, papuga już ma znowu klatkę wyczyszczoną, bo na zawsze przynajmniej przy oknach ma wyczyszczoną klatkę. No, ale też i częściej jest czyszczona, nie? No, co tam jest wyciągana ta szuflada i wymieniany piasek. Teraz jak ona jest sama jedna, to już nie ma takiego problemu, bo przedtem to było 3 razy tyle tego wszystkiego. No i to tak, wiecie, wszystko to, co przy oknie tam muszę zrobić, kwiatki umyć i tak dalej, no to wszystko czas zajmuje, nie? I dlatego się też nie odzywałam przez cały dzień.
Potem poszłyśmy, tylko pooglądałyśmy. No i kupiłam sobie te dzięcałki. No i tyle. I teraz sobie coś może jeszcze przekąszę. I najpierw będę filetować, a potem będę wgrywać filmiki, bo jak zacznę wgrywać filmiki, zrobi mi się śpiąco i potem nie będę, potem mi się będzie ciężko zabrać za te ryby. No a tak, raz, dwa to zrobię i potem sobie usiądę i będę sobie robić film. No. Dzisiaj sobie tutaj dałam taki bierniczek na stół. To mi się bardzo podoba, tylko że on nie jest na cały stół. Ale dla Was jest na cały. Bardzo mi się podoba ta krateczka. Tak to mi się tak ze świętami kojarzy. Tyle, że jakbym gdzieś znalazła taki materiał, choćby żeby sobie uszyć taki ten taki obrus, to nawet bym sobie i na okna te zasroski takie zrobiła. Tylko potem bym miała problem, bo bym nie wiedziała, które mam sobie wieszać. Ale takie można też wieszać nie tylko w okresie świątecznym. No, to znaczy tylko trzeba szukać takiego materiału w krateczkę czerwoną. A potem Wam pokażę te moje okno, dlatego mówiłam, żebym miała problem, bo bym nie wiedziała, czy które powiesić. No, jak zobaczycie moje okno. W zeszłym roku już miałam, bo ja mam te zasłony, nie powiem, aż się wstyd przyznać, ile lat. No i one już troszeczkę wyblakły, już kolor nie jest taki, tam jeszcze były i złote elementy, już nie ma się sprawy, ale ja tak lubię ten zestaw tych zazdrosek, że no sobie nie wyobrażam na święta innego. No to jest taki, wiecie, tym bardziej, że to jest zawsze tak właśnie na święta, z miesiąc to wisi i potem się to zdejmuje i jest schowane, nie? No. Ale ja go bardzo lubię. Jeszcze dzieci były mniejsze, to już miałam ten zestaw. Kupiłam w Bonprixie. Z katalogu sobie zamówiłam. Mam do tego jeszcze obrus okrągły i na to mniejszy kwadratowy. Ale to na razie go tutaj nie daję, bo za szybko by mi się to zbrudziło. To dopiero w Wigilię go potem tutaj w kuchni kładę, nie? Ale już mi się tamten znudził, ten brązowy. Z brązowymi tymi wzorami. No i stwierdziłam, że sobie ten położę na razie. To już jest jakaś zmiana znowu na miniaturce. Będzie troszkę zmiana, nie? No. I tak, dzisiaj tu troszeczkę niżej siedzę, bo nie mam tej poduszeczki pod... Tutaj była taka poduszeczka. No, na razie jej tutaj nie mam. I tak. Ja już, nie wiem, chyba Wam mówiłam, że dzisiaj troszkę powalczyłam z tą głową. Ale już jest dobrze i aż się normalnie boję iść spać, że rano wstanę i znowu będzie to samo. Bo wczoraj też się wieczorem dobrze czułam, nic mi nie było. Poszłam sobie jeszcze pooddychałam na balkon, zrobiłam oddychanie na balkonie. Jeszcze się nawet troszeczkę rozruszałam, taką trochę gimnastykę dla kręgosłupa zrobiłam, bo mówię, no kurczę, może być, że mi gdzieś tam coś uciska, nie? Tym bardziej, że jak z tymi garbiami robiłam, to też człowiek taki zgarbiony jest. Przy filmiku, jak się siedzi przy tym, to też zgarbiony przy laptopie. To może gdzieś tam coś ten porobiłam, takie rozciągające. No i zadowolona poszłam spać, a rano znowu to samo. Ale dzisiaj już dostałam dobrą radę od Magdaleny, także w razie czego sobie to wypróbuję, jak wypróbuję i mi pomoże, to Wam powiem. Zresztą każdy może zobaczyć, jaka to rada, bo napisała mi pod jednym z filmików. No, poza tym można wystarczy wejść na kanał Nasza Odwaga TV i to tam będzie wszystko jasne. Sposób na ból głowy. No i ja zamierzam to w razie czego wypróbować, chociaż wolałabym, żebym nie musiała, nie? No ale w razie czego może nie będę musiała tabletki brać. To potem są 3 godziny, zanim ta tabletka zacznie porządnie działać, tak żeby mi całkiem zszedł ból. To są 3 godziny siedzenia, bo nic się nie da zrobić. I ten ból jest taki upierdliwy, za przeproszeniem, teraz. Bo ja często mam bóle głowy. Ja mam od dzieciństwa bóle głowy. I miałam wszystkie badania robione. Już jak byłam dzieckiem. Nic nie wykazało.
No. Ale głowa bolała. Często miałam zwroty głowy. No ale potem to przede wszystkim te bóle głowy takie. No i tak myślę, że to są też i migrenowe, ale ten co dzisiaj i wczoraj to nie jest migrenowy. To jest jakiś inny ból. Taki dziwny, taki silny. Taki ból głowy, że ja umiem dotknąć, mogę wam pokazać, w którym miejscu mnie normalnie boli tam czaszka czy coś. Umiałabym to pokazać. No i także myślę, że może jak mnie znowu tak będzie męczyło, to wypróbuję ten sposób Magdaleny. Słyszałam już o takich sposobach. Już mi się obiło o uszy. No i zobaczymy. Może akurat mi to pomoże. No, a teraz będę się chyba już dzisiaj bardzo króciutko, dzisiaj chyba rzeczywiście będzie krótki vlog, no bo mam jeszcze robotę, a już jest 21:20, także wiecie, zanim ja jeszcze zrobię tamto i zmontuję filmik, no to też troszkę potrwa, nie? No, także wybaczcie mi, ale jednak teraz jest już też i coraz więcej roboty. No i tak nie nagrywałam wcześniej. Bo tak to bym miała coś więcej, co ja bym coś wcześniej nagrywała, nie? No. Jutro do sklepu oczywiście. Jutro do sklepu nie pojedziemy rano. Bo mój mąż musi jutro iść do pracy. Wprawdzie nie na tak długo jak teraz, jak dzisiaj, wczoraj. No bo to jest sobota, nie? No ale jednak, a ja już mu też zaplanowałam robotę. Lampki w przedpokoju. Gniazdko trzeba zrobić, bo tam ciągle szczela i szczela, w końcu nie będzie prądu. A to jest takie gniazdko, ja nie wiem jak to tu jest zrobione, że jak w tym gniazdku się coś dzieje, to w żadnym gniazdku nie ma prądu, a korek nie jest wybity. To jest ciekawe. A że mój mąż jest dobry z elektryki, także ja nie będę wołała żadnego fachowca, no bo mam fachowca w domu. Tylko, że to musi nabrać mocy urzędowej. No i mu powiedziałam, jak to mi jutro nie zrobi, to w święta nie będzie mógł sobie nawet kawy zrobić. Już nie mówiąc o choinkach. No. Także to mam zaplanowane dla niego. Do sklepu jechać, a też nie mam zamiaru biegiem latać po tym sklepie, bo już jest mało czasu, no bo chcę w końcu zrobić zakupy i nie latać tam co chwilę, nie? No. No i muszę go obciąć, bo go jeszcze nie obcięłam. Ja już prawie 2-3 tygodnie jestem obcięta, już mi znowu urosły te moje kudliska. A ani mąż, ani kropka nie są obcięci. Też muszę to zrobić, nie? No ale to on mi jest do tego potrzebny, musi siedzieć. Żebym mu mogła głowę obciąć, włosy obciąć. No bo głowy mu na razie nie będę obcinać. Na razie. No. Także nie może sobie gdzieś iść i coś robić, a ja sobie tam będę obcinać, nie? Tylko musi być przy tym. Także nie wiem, jak to znowu jutro wszystko pogodzimy. Zobaczymy. Dobra, nie będę wam tutaj mędzić, tylko zabieram się za robotę, a wam życzę miłej soboty. No, macie teraz sobotę. Życzę wam miłej soboty, wszystkiego dobrego, jak zwykle. Dziękuję, że oglądacie, że znajdujecie jednak mimo wszystko, mimo też tej roboty swojej czas. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy zdrowi. No u mnie, gdyby nie ten ból głowy poranny, to by było wszystko ok, nie? Nawet mam tak troszkę siłę, energię do roboty, także no. To wszystkiego dobrego. Do jutra. Bajo, bajo i papa. No, miałam wam jeszcze pokazać te moje okno. Nagrywam z lampą, dlatego że lepsze kolory są tych zasłonek. Bo przedtem tutaj tak nie pada światło z żyrandola, z lampy. I to takie było niefajne. No, a już składam filmik i mi się przypomniało, że przecież wam tego nie nagrałam. No, tutaj troszkę was pooślepia. O,
Tylko to czerwone jest takie bardziej czerwone, bardziej w bordo wchodzi, a nie takie pomarańczowe. W ogóle zauważyłam, że te moje poduszki czerwone z dużego pokoju to też wyglądają na takie pomarańczowe. A to nie jest pomarańczowe, tylko właśnie takie, o, takie czerwone, ale no to już na to już nie mam sposobu, bo tak mi to pokazuje ten aparat, nie? No, taki mam tutaj. A co jeszcze chciałam powiedzieć? Tutaj wam przy okazji, no, cebula wyrasta, no to stwierdziłam, jak wyrasta, to niech wyrasta. I tak już miękka się tu zrobiła, no to przynajmniej zielone będę miała. Tutaj to poucinałam sobie pelargonki, jak je chowałam z balkonu i powtykałam w ziemię. Nie czekałam, żeby w wodzie, tylko od razu do ziemi dałam. No i teraz te już się ukorzeniły, już mają nawet korzenie, które wychodzą po... O, widzicie? Ale niektóre się nie ukorzeniły i już poszły, zostały wyrzucone. Na moje paznokcie nie patrzcie, bo są w masakrycznym stanie, ale jutro sobie je zrobię. No a tutaj tą pelargonię angielską wzięłam z balkonu, przesadziłam do tej doniczki, poobcinałam całkowicie, tylko zostawiłam parę listków chyba. To chyba zostawiłam. Na każdym tym to takie coś zostawiłam, żeby jakiś listek miało, żeby, wiecie. No. No i już dużo takich małych powychodziło. Ja tak wszędzie po jednym liściu mi się wydaje zostawiłam, a tutaj takie już taki burz się zrobił. Nawet nie wiem kiedy. No, a tu coś wygląda, jakby tu coś... Nie... No tylko po prostu myślałam, że to tam jakiś robaczek jest, a to nie. No, a jeszcze wam przy okazji zaświecę tą lampę. To też fajnie wygląda. No i tak to wygląda. No, to na razie bajo, bajo. Dobranoc, płyna noc. Karaluchy pod poduchy. Ciekawe są, kto takie głupoty wymyślił. Przecież same robactwa. Komu się życzy jakichś robactw, nie? No, no to na razie, to do jutra, pa, pa!